No i dzień dobry, witamy na cudownej Maderze. Jesteśmy w hotelu Dom Pedro Garage, a to jest nasz basen. A tam przed chwilą byliśmy na śniadanku. Pogoda dzisiaj jest całkiem dobra. Jest dziś koło 18-19 stopni. Cudownie przez całą noc ćwierkały nam ptaszki. Obudziliśmy się dzisiaj o 5 rano. Jadalne. Nie wiedzieliśmy na początku, co o nich sądzić, ale jak Agnieszko? Całkiem dobre. Tak trochę dziwnie, taki dziwny kształt mają. No i doszliśmy do placu zabaw. Bartek poszedł się bawić. Nasz kolejny etap wyprawy. Idziemy na półwysep Świętego Wawrzyńca. Ciężko się utrzymać na nogach. Przywitała nas mgła, a w zasadzie w nocy, bo tak biało, że się obudziliśmy. Pogoda, żeby zobaczyć lasy wawrzynowe, które są najładniejsze, jakie są mgła. Lasy wawrzynowe przywitały nas deszczem i mgłą. O mgłę zabiegaliśmy, ale o deszcz nie.
temperatura 11 stopni. Arjada da Cruz. Będziemy zjeżdżać zaraz w dół.
wcześniej 14 stopni i deszcz, pochmurno, nic nie widać. 2 godziny później pełne słońca, ani jednej chmurki i temperatura 23 stopnie. Dziękujemy, Madero. Rówio z Ahata do Teixeira. Jechaliśmy samochodem na parking i teraz ciśniemy do góry jakieś 1,5 godziny na Pico Rubio, najwyższy szczyt na Maderze. Pico Ruivio. Pico do Ruivio zdobyte 1861 metrów. Widać tyle, że nic nie widać. Chata pod Pico do Ruivio. Idziemy właśnie na Levade Balcoes. Która jest dostosowana dla wózków i dzieci. Thank you.
startujemy dopiero teraz na Lewady PR 17 po tym, że przeżyliśmy 3-godzinny rejs statkiem, gdzie nas wybujało tak, że Bartek usnął, Maciek usnął, Agnieszka prawie umiotowała, Sławek nie, ale widzieliśmy ludzi, którzy zwracali śniadanie, obiady, co tam mieli w żołądku. Wchodzimy do tunelu PR 17. Miejmy nadzieję, że to tędy. Powiem wam, że tutaj nie jest wyzwanie. Jednak nie wchodzimy do tunelu, bo się zrobiło tak wąsko, że ciężko było iść. Takie to ciekawe lewady. Idziemy, idziemy, a tam przepaść. Tam ten wodospad. Ostatniego dnia naszej maderskiej przygody. Jest dzisiaj piątek. Jutro wracamy do domu. Jedziemy dzisiaj na lewadę 25 źródeł. Atakujemy ją po raz drugi. Po pierwszym razem, jak byliśmy we wtorek, to padało tak, że w ogóle nie wysiedliśmy z samochodu, a dzisiaj się zapowiada chłodna pogoda. Drogi na Maderze mogą być również takie. Wąsko, 10% do góry, trudno się minąć. I ruszamy 3 godziny w jedną, 3 godziny w drugą stronę. Ruszamy stąd, ale będziemy, bo tu jest te 25 funty, same jeszcze do Risco na chwilę podejdziemy. Agnieszko, gdzie idziemy? Tutaj. Czyli do 25 źródeł. Droga niczym na morskie oko. Idziemy asfaltem. Przed chwilą minął nas samochód. Idziemy, idziemy i dochodzimy do połowicznego celu naszej podróży, czyli do wodospadu Risco. A teraz polatamy dronem nad pięknym wodospadem. Thank you.
powrotem idziemy inną drogą schodami do góry, żeby się nie mijać w wąskich ścieżkach. Co, Bartek, ci się najbardziej podobało? Muzeum. A muzeum kogo? Kistelato. Wodospad dzisiejszy. No i tak muzeum. A mama? Chyba wodospad dzisiaj. A ja mógłbym powiedzieć, co mi się nie podobało wczorajszy rejs statkiem. O nas wybujał. Wybuja. I kosztował krocie. A co dzisiaj mi się najbardziej się podobało? Lewady. Ogólnie mówiąc, lewady. Wczoraj była piękna lewada, dzisiaj też było ładnie. No i dzisiejszy dzień jest przecudowny. Ej, słuchajcie, ta kolejka była też fajna. Ahada z nas plus. I dojeżdżamy do słynnego miejsca Nios Waterfall. Będziemy przyjeżdżać zaraz przez podwodospada. A my jedziemy. Normalnie jak w linii samochodowej. Leje się woda jak zła. Złażą. Proszę bardzo.